Inne zabiegi, które są zabiegami poprawiającymi jakość skóry, to jest tak zwana intradermoterapia. Zapytacie Państwo, co to jest intradermoterapia. To jest inna nazwa mezoterapii, czyli zabiegu, który polega na podawaniu do skóry substancji mających na celu zwiększenie, poprawę fizjologii skóry, czyli poprawę jej nawilżenia, elastyczności, jej ogólnie mówiąc stanu. Zabieg polega na wstrzykiwaniu wielokrotnym, w odstępach różnych, 2, 3, 4 tygodnie, zależy od preparatu. I te efekty kumulują się stopniowo. Tu przestrzegałbym przed podawaniem wszystkiego, co się da podać. Innymi słowy, to, co pacjent ma podawane, czyli wstrzykiwane do skóry, powinno być substancją zarejestrowaną i to powinna być substancja do wstrzyknięć, a nie różne mieszaniny różnych preparatów, bo one niestety z punktu widzenia takiego naukowego nie mają udowodnionej swojej skuteczności.